Żołnierze są słabi fizycznie i mentalnie. Przyjmowane są nawet 50-letnie kobiety, a młodzi nieustannie chodzą na L4. Nawet 1/3 wojskowych odchodzi ze służby po roku lub dwóch. Pod oddziałach brakuje sprzętu, a dowódców zamiast ćwiczenia pochłania biurokracja. Do tego wstrzymanie rekrutacji i znowu oszczędności. Problemów armii jest cała masa, ale nie powiedzą ci o nich ani politycy, ani media. Nam opowiedzieli o nich wojskowi, w tym jeden z dowódców. Jeśli chcesz wiedzieć, co naprawdę dzieje się w wojsku, oglądaj ten materiał do końca. Aby dowiedzieć się, co dzieje się w armii, zwróciłem się z pytaniami do wojskowych, którzy szczegółowo opowiedzieli mi o problemach. Ale zanim opowiem tobie o tym, jaka jest prawda o wojsku, mam prośbę do wszystkich widzów o łapki w górę, subskrypcję oraz klikanie w dzwoneczek. Zachęcam także do wspierania rozwoju naszego kanału. O tym, jak to zrobić, przeczytasz w opisie tego materiału. Z góry dziękuję za każde wsparcie. Tak, udostępnienie tego materiału to też wsparcie. Przy okazji dziękujemy za ponad 50 tysięcy subskrypcji. Na początek wyjaśnię, że na prośbę wojskowych nie ujawnię ich danych, bo mogłoby to ich narazić na konsekwencje służbowe. Odpowiedzieli oni na moje pytania w duchu odpowiedzialności za wojsko, swoje jednostki, a także oczywiście za naszą wspólną ojczyznę. Aby nie zostać posądzony o manipulację, odpowiedź jednego z dowódców, moim zdaniem najważniejszą i najbardziej szokującą, zaprezentuję wam w całości. Oto ona, posłuchajcie uważnie. Jako dowódca widzę problemy, z którymi bezpośrednio stykamy się jako żołnierze z tak zwanej bojówki, czyli po pierwsze, słaba jakość żołnierzy. Do służby przyjmowani są żołnierze bardzo słabi fizycznie i mentalnie. Dziś przyjmowane są nawet 50-letnie kobiety, które nie są w stanie zaliczyć rocznych egzaminów z wychowania fizycznego. Młodzi żołnierze gremialnie chodzą na L4 i jako dowódcy nie mamy narzędzi, aby zmienić ten stan rzeczy. Można pisać o opiniowaniu i tak dalej, ale to jest fikcja. Realia są takie, że jeśli żołnierz sam nie napisze wniosku o odejście, to taka kompania musi tolerować w swoich szeregach takich żołnierzy, którzy nie pojadą na żadne zadanie poza miejscem zamieszkania. Przyjmowane są samotne matki, które z powodów rodzinnych również nie uczestniczą w takich zadaniach. Można zapytać, jak przebiega rekrutacja i czy kogokolwiek obchodzi dyspozycyjność przyszłego żołnierza. Po drugie, liczba zadań. W ostatnich latach do zadań żołnierzy zawodowych wróciła warta oraz doszła granica. To przekłada się na niemal całkowity brak szkolenia programowego. Jedynie 2-3 razy do roku brygada organizuje ćwiczenia poligonowe, w których nie każdy batalion uczestniczy, a jeśli już jakiś batalion jest wyznaczony, to ze względu na liczbę zadań, o których wspomniałem na wstępie, nie każda kompania ma możliwość uczestnictwa w takich ćwiczeniach. Dochodzi do sytuacji, że kilka kompanii w ciągu roku w ogóle nie szkoli się na placach ćwiczeń. To przekłada się na gotowość bojową tych pododdziałów. Czy polskiej granicy powinny strzec żołnierze czy Straż Graniczna? Czy z naszych podatków chcemy, aby żołnierz spacerował po pasku, czy żeby szkolił się na sprzęcie na poligonie? Może powinniśmy przyjmować więcej pograniczników, aby mogli realizować swoje zadania, pisze dowódca Wojska Polskiego, a ja czytam dalej. Po trzecie, sprzęt. Ten na pododdziałach zmechanizowanych to w ogóle temat, który nie zmienia się od kilkudziesięciu lat. Po czwarte, biurokracja. Kiedyś biurokracja schodziła co najwyżej do szczebla batalionu. Dziś coraz więcej czasu na komputerach muszą spędzać dowódcy plutonów, kompanii, tysiące list, danych, tabelek, ewidencji, dzienniczków elektronicznych. Zamiast szkolić się z wojskiem, dowódcy zapotrzebują kolejne komputery i drukarki, aby wyrobić się z robotą. Kto za to odpowiada? Czytam dalej. Myśleliśmy, że po zmianie władzy nowy rząd pozmienia to, za co punktował poprzedników, a teraz okazuje się, że nie tylko robią to samo, ale nawet intensyfikują te komendy. To wiadomość od dowódcy Wojska Polskiego. Jeśli myślicie, że to jednostkowy przykład, to jesteście w błędzie. Te same pytania dotyczące największych problemów polskiego wojska oraz odpowiedzialnych za ten stan rzeczy wysłałem do żołnierza Wojsk Obrony Terytorialnej i odpowiedzi się powtarzają. Co ciekawe, ten żołnierz, aby dostać się do armii zawodowej, już w czerwcu opuścił szeregi WOT-u, ale nadal nie rozpoczął służby, bo akurat wstrzymano rekrutację, co zresztą aktualnie też jest kolejnym problemem w wojsku. W tym miejscu żołnierz powołuje się na rozmowę z pułkownikiem ze... który przekazał mu informację o wstrzymaniu przyjęć do wojska z uwagi na oszczędności. Czyżby wróciły czasy, kiedy na armii oszczędzano, jak przez większość pierwszych rządów Platformy Obywatelskiej? W czasach, które wymagają oszczędności, także MON musi się do tego dostosować. Nie byłem usatysfakcjonowany skalą oszczędności. Dałem ministrowi Klichowi czas do poniedziałku, aby uzupełnił ten zbyt skromny wymiar z mojego punktu widzenia. Pan minister zaproponował oszczędności. Za mało. Oszczędności szukamy w
zatrzymaniu niektórych i opóźnieniu niektórych inwestycji, w przełożeniu płatności na rok 2014. Staramy się też, aby w wyniku tych oszczędności w jak najmniejszym stopniu ucierpiał polski przemysł obronny, bo to są też miejsca pracy. Czy będą cięcia w ćwiczeniach wojskowych? Tak, to jest też to pole, gdzie poszukaliśmy oszczędności. Ale wróćmy do aktualnych problemów, bo mam nadzieję, że dziś na wojsku nikt nie oszczędza. Jak dodaje były żołnierz WOT-u, w mediach wojskowych i innych jest duża propaganda o przyjęciach, natomiast od końca czerwca przyjęć nie ma i nie będzie ich do końca września, choć wakatów jest mnóstwo. Te informacje właściwie potwierdził resort obrony, który poinformował, że system rekrutacji do Wojska Polskiego jest aktualnie weryfikowany przez obecny rząd z uwagi na potrzebę naprawy jego wad. Jakich wad? O tym już w komunikacie nie napisano. Żołnierz, z którym rozmawiałem, jako największe problemy polskiego wojska wskazuje natomiast przepisy, które obowiązują od lat 60. I znów to, co powtarza się w odpowiedziach wojskowych, biała taktyka, czyli biurokracja. Jak stwierdził, w Wojsku Polskim najważniejsze są, tu cytat, kwity. I teraz czytam fragment jego odpowiedzi. Papier wszystko przyjmuje, dlatego nikt nie chce, może nieliczni, tego zmienić, choć każdy narzeka. Przykład, na odprawie dowódca pyta swoich żołnierzy o sprzęt i odpowiedź zawsze jest zgodna z tym, co na kwicie, bo żołnierz odpowiada finansowo za mienie. Jeśli odpowie prawdę, że na 20 czołgów tylko 10 jest sprawnych, odpowie za resztę finansowo. W wojsku przetargami zajmuje się wojskowy oddział gospodarczy i żołnierz, który zgłasza ubytek, nawet głupi fotel w starze, musi najpierw to zgłosić w protokole swojemu dowódcy. On znowu wypełnia kwity i idzie to dalej. Na końcu trafia do WOG-u, czyli wspomnianego Wojskowego Oddziału Gospodarczego i może to trwać wszystko nawet, uwaga, 2 lata. A teraz coś, co naprawdę mnie zszokowało i bardzo zdziwiło. WOG-i i ten system są po to, by rodziny oficerów, żony, kochanki miały robotę. To, drodzy widzowie, cytat. Żołnierz, z którym rozmawiałem, narzeka także na brak profesjonalizmu armii. Podkreśla, że choć Prawo i Sprawiedliwość znacząco zwiększyło liczebność, nie przyłożyło się to na przeszkolenie w formacjach lądowych. A więc znów ten problem się powtarza. Jak mówił, do wojska szło dużo osób, które po kilku miesiącach zwalniały się, biorąc mundurówkę i inne świadczenia, czyli zwykłe kombinatorstwo. Tym osobom pozwalano wracać do domu w ciągu kilku lat kilka razy. Taka wolna Amerykanka w imię liczebności. Warto w tym miejscu uzupełnić te informacje, bowiem liczba żołnierzy zawodowych w Wojsku Polskim rośnie i obecnie wynosi około 120 tysięcy. Wojskowych wyraźnie przybywa od kilku lat, co niekiedy jest jednak związane z kreatywną księgowością. Na przykład, uwaga, to jest hit, klasyfikowaniem studentów drugiego roku szkół wojskowych jako żołnierzy zawodowych. Ten problem mają także inne kraje, nie tylko Europy Wschodniej. Na przykład japońskie siły samoobrony borykają się z chronicznym niedoborem personelu. W ubiegłym roku udało się przyjąć nieco ponad połowę zakładanej liczby nowych rekrutów, co stanowi najniższy wynik w historii Japonii. Z kolei niemieckie wojsko opuściło w ubiegłym roku ponad 1500 żołnierzy. W Wielkiej Brytanii co roku brakuje ponad 1000 żołnierzy, mimo że rząd zlecił rekrutację prywatnej firmie. Się do służby, a także zatrzymać tych doświadczonych. Przez lata było tak, że koniec służby większości żołnierzy zawodowych następował albo tuż po 15 latach, czyli po uzyskaniu minimalnego świadczenia emerytalnego, albo po 30 latach, czyli po uzyskaniu pełnych świadczeń. 1/3 odchodzących to mundurowi, którzy służą zaledwie przez rok, 2 albo 3, więc nie mają żadnych świadczeń emerytalnych. To ludzie, którzy zrazili się do wojska. Nic dziwnego, że MON chce teraz na ćwiczenia wysyłać rolników, którym w przeszłości nadano przydziały wojskowe. Coraz głośniej i częściej, nie tylko w Polsce, mówi się o powszechnym poborze. Wróćmy jeszcze na moment do tej odpowiedzi jednego z żołnierzy. Jego zdaniem jedna z istotniejszych dziś spraw to wschodnia granica, do obrony której oddelegowano także wojsko. A później żołnierze byli pociągani do odpowiedzialności karnej za strzały ostrzegawcze, czy nawet za jakieś duperele, jak zbieranie chrustu w lesie do rozpalenia ogniska chłodną nocą w obozie. Jak czytam odpowiedź wojskowego, żołnierz, jego zdaniem, powinien do tych przekraczających granice strzelać po uprzednim ostrzeżeniu.
Pushback to wykorzystywanie przepisów i rząd powinien wyjaśnić opinii publicznej te zadania żołnierzy, jak i odpowiednio dostosować przepisy. Pushback powinien dotyczyć tylko osób, które zagubiły się, na przykład turysta, który zabłądził na szlaku, a nie bandy, które forsują granice. Czytamy w odpowiedzi żołnierza. O te wszystkie bardzo poważne, moim zdaniem, problemy w wojsku, które w wiadomościach do mnie opisywali wojskowi, zapytałem Dowództwo Generalne Rodzaju Sił Zbrojnych, a także Ministerstwo Obrony Narodowej. Niestety nadal z ministerstwa nie otrzymałem odpowiedzi, a pytania wysłałem 4 dni przed emisją tego materiału. Niestety na moje pytania nie odpowiedziało też w terminie Dowództwo Generalne. Nieoficjalnie media donoszą także o wielu innych problemach w wojsku. Skoro nawiązywałem w tym materiale do Wojsk Obrony Terytorialnej, to na przykład opóźnia się certyfikacja WOT-u, czyli sprawdzenie, czy formacja jest zdolna do wykonywania przydzielonych jej zadań. Jak donosi Onet, wszystko wskazuje na to, że na szumnych zapowiedziach się skończyło. WOT jednak się broni i pisze, że certyfikacja miała jedynie określić etap, na jakim są te wojska w drodze do osiągnięcia pełnej zdolności. Z informacji Onetu wynika, że z 20 brygad WOT-u tylko 4 w niej uczestniczyły. Ale to nie koniec. Wciąż nie podpisano umowy na wozy bojowe Borsuk i systemy przeciwpancerne Pirat. To kluczowy sprzęt z polskiej zbrojeniówki. Dialog techniczny w sprawie Borsuków trwa, uwaga, od 2012 roku. Prace rozwojowe miały zakończyć się do 4 kwartału 2021 roku, a w 2022 roku Borsuk miał osiągnąć gotowość do produkcji seryjnej. Mamy rok 2024 i teraz minister Błaszczak już w opozycji dopytuje w interpelacji o powody opóźnień. W jego wpisie czytamy: czy prawdą jest, że Rada Modernizacji Technicznej odrzuciła rekomendację Agencji Uzbrojenia w sprawie zakupu okrętów podwodnych w ramach programu Orka? Jeśli potwierdzą się informacje, które do mnie docierają, będzie to oznaczać, że czeka nas kilka lat przerwy w tym niezwykle istotnym dla rozwoju marynarki wojennej programie operacyjnym. Mimo że modernizacja polskiej armii przyspieszyła, to akurat w przypadku bojowych wozów piechoty nasze wojsko wciąż jest skazane na stary posowiecki sprzęt, którego zresztą istotną część i tak przekazaliśmy walczącej z Rosją Ukrainie. Awanturę o Borsuki zgrabnie podsumował Maksymilian Dura na łamach defense24.pl, który pisze tak. Niestety jego następcy z ówczesnej opozycji zaczynają robić praktycznie to samo. W ten sposób tą całkowicie zresztą słuszną i potrzebną interpelację poselską posła Błaszczaka można by streścić jednym zdaniem. Dlaczego nie robicie tego, czego ja również przez 6 lat nie zrobiłem? Zresztą, tak to już jest z politykami. Huczni ogłaszają podpisanie jakiejś umowy, właściwie nie ma tygodnia bez podpisania nowej, a później ich realizacja przeważnie toczy się ślamazarnie. Dziś obserwujemy z kolei absurdalną wojenkę o wojskowe pikniki, które zdaniem Platformy PiS wykorzystywał do prowadzenia kampanii wyborczej. Złożono nawet zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie. Co prawda teraz kampanii nie ma, ale też organizowane są dokładnie takie same pikniki, które dla niepoznaki nazwano festiwalami orkiestr wojskowych. A teraz mój apel do polityków, aby zamiast zajmować się sobą, zajęli się realnymi problemami w wojsku, bo jak widać jest ich całkiem sporo. Pytanie jednak, czy politycy będą w stanie na poważnie się tym zająć, czy skupią się ponownie na propagandzie sukcesu i sporach, z których dla Polski i Polaków nie wynika absolutnie nic. A przecież wojna jest u naszych bram, a sam Donald Tusk stwierdził niedawno, że żyjemy w erze przedwojennej. Tylko dlaczego politycy nic sobie z tego nie robią? Odpowiedź pozostawiam Wam. Po więcej takich materiałów zasubskrybuj przekanał i kliknij w dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o kolejnych premierach. Zachęcam także do wspierania naszego kanału. Regularnie publikujemy wartościowe analizy, pogłębione rozmowy i komentarze. Dziękuję tym z Was, którzy już nam pomagają.